Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze. Chcielibyśmy na wstępie zaznaczyć, że na koniec kwietnia stopa bezrobocia w Częstochowie wynosiła niemal 14%, a w poszczególnych powiatach subregionu częstochowskiego województwa śląskiego odpowiednio powiat kłobucki prawie 16%, częstochowski 21, ponad 21%, myszkowski ponad 21%. Istnieje niestety realne zagrożenie, że sytuacja na rynku pracy w naszym częstochowskim subregionie jeszcze się pogorszy. Zarząd Huty Częstochowa, największego pracodawcy w północnej części województwa śląskiego, planuje zwolnić około 1,5 tysiąca osób. Tak znaczne ograniczenie zatrudnienia w hucie pociągnie za sobą dodatkowe zwolnienia w firmach kooperujących i zwiększy liczbę osób pozbawionych źródeł utrzymania. Eksperci szacują, że zwolnienia mogą się przyczynić do wzrostu bezrobocia nawet o 10% w samej Częstochowie i w regionie. Wobec powyższego rząd powinien podjąć działania zmierzające do wdrożenia dla subregionu częstochowskiego programu niwelującego społeczno-ekonomiczne skutki zwolnień z huty. Ratunkiem na poprawę sytuacji mogłoby być między innymi wydanie pozytywnej decyzji o rozszerzenie granic katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej o tereny inwestycyjne w Częstochowie, a także przeznaczenie dla urzędów pracy specjalnych środków z Funduszu Pracy. Jeśli chodzi o tę strefę ekonomiczną, to niestety jak informuje Solidarność Huciana, pojawił się pewien zgrzyt. Otóż, panie ministrze, wojewoda śląski przesłał na ręce ministra gospodarki i wicepremiera Piechocińskiego pismo, które można interpretować jako zakwestionowanie starań częstochowskiego samorządu o wydanie zgody na włączenie częstochowskich terenów inwestycyjnych do jednej ze specjalnych stref ekonomicznych. Na marginesie trzeba zauważyć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy żywotne potrzeby subregionu północnego nie są właściwie oceniane z perspektywy Katowic. Dlatego też uprzejmie prosimy o odpowiedź na to pytanie. Jakie szanse ma Częstochowa na utworzenie podstrefy śląskiej strefy ekonomicznej? Jakie jest stanowisko Ministerstwa Skarbu w tej sprawie? Czy podejmiecie państwo działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnych dla całego subregionu częstochowskiego skutków redukcji zatrudnienia w hucie i tym samym przychylicie się do proponowanych przez stronę związkową, przez stronę mieszkańców Częstochowy i okolic propozycji jakby możliwości utworzenia nowych miejsc pracy. Dziękuję bardzo.